Dzień dobry. Dzisiaj potrzebuję Waszej pomocy, więc proszę, żeby zostać ze mną do końca odcinka. Mam prośbę do wszystkich wspaniałych geografów, jak i nauczycieli geografii, którzy też wiem, że oglądają moje odcinki, żebyście skonsultowali razem ze mną w zadaniu trzecim pewną rzecz, bo mam tam wątpliwości i bardzo chętnie też Was posłucham. A zaczynam od zadania, wspaniałego dla moich maturzystów, ponieważ to jest tak zwany pewniak maturalny, liczenie wysokości Słońca, szerokości geograficznej. No, moi drodzy, to byłoby dziwne, gdyby tego nie było, więc musicie mieć to w małym paluszku. Zadanie jest skomplikowane, naprawdę, i trzeba pomalutku je sobie rozpracować. Jadę. W jednym z punktów znajdujących się na obszarze przedstawionym na mapie szczegółowej okolic Kazimierza Dolnego Słońce góruje w dniu, ja już od razu sobie podkreślam istotne rzeczy, przesilenia letniego na wysokości 62 stopnie 7 minut, a jego górowanie w tym punkcie następuje o 20 sekund później niż w miejscu, w którym położony jest kościół w Wierzchoniowie. Wykonaj obliczenia i podaj współrzędne geograficzne tego punktu. Przyjmij wartość deklinacji Słońca 23-26, zapisz obliczenia, odczytaj z mapy i podaj nazwę własną antropogenicznego obiektu o walorach turystycznych znajdującego się w tym punkcie. Dobra, wstawiam link do mapy. Kto ma ochotę się z tym sam zmierzyć, drukuję mapę i próbuję. No, wielokrotność złożenia tego zadania to jest naprawdę dobrych kilka minut pracy, ale proszę, żebyście się nie poddawali, jeśli już przetrawiliście tą wysokość Słońca. Idźcie jak zwykle moim schematem. Krok pierwszy, zastanawiam się, jaka to jest data. To jest przesilenie letnie 22 czerwca, nasza półkula. Czyli krok pierwszy, który muszę użyć wzór do liczenia wysokości Słońca. Czerwiec, nasza półkula, ciepło. Słońce jest po naszej stronie, na zwrotniku raka góruje, czyli ten wzór jest z plusem na końcu. Dodaję 23-26. No, kiedyś Wam opowiadałam, że kiedyś ta wartość wynosiła 27, dlatego ciągle w treści zadania podpowiadają, jakby się ktoś uczył ze starego repetytorium, że trzeba użyć 23-26. I teraz w tym zadaniu nie liczycie H. H macie już podane, a liczycie szerokość geograficzną. Więc zobaczcie, odwracam symbole. Czyli ja liczę szerokość geograficzną, przerzucam ją tu, a wysokość Słońca przerzucam na tą stronę. Podstawiam wartość 62 stopnie i 7 minut. I teraz następuje odejmowanie, odejmowanie, którego się nie da zrobić na kalkulatorze i odejmowanie, w którym maturzyści popełniają błędy. Naprawdę jest wiele osób, które użyje dobry wzór, a zrobi błąd matematyczny. Więc proszę skorzystać z mojej rady. Kiedy jest dosyć trudne odejmowanie, proszę sobie na chwilę ukraść jeden stopień, zamienić na 60 minut i teraz już możecie wstukać na kalkulatorze. 89 minus 62 i 60 minus 0,7 wychodzi 27,53. No i teraz jeszcze dodaję 23, też możecie na kalkulatorze, wychodzi 50,79. No, skoro mam 60 minut, to muszę je dociągnąć do stopnia 51 stopni i 19 minut. Polecenie brzmiało: podaj współrzędne geograficzne. I wiele osób z radością wyjdzie im świetny wynik, napisze go tutaj i zostawi. I pamiętajcie, dla geografa, dla nauczyciela, dla egzaminatora to jest uczeń napisał szerokość geograficzną bez kierunku. My tak to przeżywamy, moi drodzy. Nie może tak być, więc musicie napisać kierunek. Jaki? No przecież jestem w Polsce, na półkuli północnej, więc nie musicie analizować równoleżników i południków, tylko piszecie literkę N. Mamy jedną część zadania. Teraz idziemy do długości geograficznej.
Przy długości geograficznej, przy czasie słonecznym, nauczyliście się, że jeden stopień to są 4 minuty. Ale w tym zadaniu dali bardzo szczegółowy teren i mamy tą różnicę w górowaniu 20 sekund. 20. Czyli potrzebuje tu, zobaczcie, mniejszych jednostek. Więc co sobie zrobiłam? Jeden stopień zamieniłam na 60 minut, a 4 minuty zamieniłam na sekundy. I teraz tych sekund, 60 sekund w minucie, 4 razy 60, 240 sekund. I podstawiam do proporcji, a ja mam, że górowanie się różni o 20 sekund i chcę wiedzieć, jaka to będzie różnica w minutach na mapie. Co raz robię? Mnożę na krzyż x razy 240, 60 razy 20, 1200. I nie zmazałam tego x-a, tu go nie ma. 1200. I teraz dzielę dwie strony przez 240. X to się równa 5, czego? Minut. 5 minut. No i teraz idę dalej do tego zadania. Muszę znaleźć ten kościół. Robię Wam w kółeczko. On jest tu. Sprawdzamy sobie, na jakim jest południku, na 22 i 2 minuty. I teraz pamiętacie, miejscowości na wschód dodajemy, a miejscowość na zachód odejmujemy w czasie słonecznym. Górowanie w tym miejscu jest o 20 sekund później, czyli to miejsce jeszcze nie miało górowania, dlatego będzie na zachód od tego miejsca. Na zachód o ile? O 5 stopni. Czyli teraz od 22.02 musiałam odjąć te 5 minut i wyszło mi 21.57. 21.57 jestem tu. To miejsce jest na mapie, wszystko mi się zgadza. I zapisuję zatem 21.57. No i nie mogę zapomnieć o literce. Jestem na półkuli wschodniej w Polsce, więc oczywiście zawsze E, żebyście nie pomyśleli, że szukałam miejsca na zachód, to jestem na W. Na W, no to kiedy przekroczycie południk 0, my jesteśmy na półkuli wschodniej. I jeszcze jest jedna część tego zadania. Odszukaj z mapy i podaj nazwę własną antropogenicznego obiektu, który się tu znajduje. No to jak mi wyszły pięknie południk i równoleżnik, zobaczcie, jak to cudnie wyszło. No, moi uczniowie podpowiadają, że to jest o tyle łatwe, że jak się szuka tych obiektów, to one zawsze są na tych pełnych minutach, czyli trzeba szukać po południku i równoleżniku. I niektórzy wykombinowali tak, że jak już mieli szerokość geograficzną, to sobie polecieli tą szerokością geograficzną i znaleźli to miejsce, które leży dokładnie na przecięciu południka z równoleżnikiem. Nie ma tutaj nic napisane, że będą punktowane obliczenia. Punktowany jest wynik, więc można i tak pokombinować. Zadanie 10. Poniżej przedstawiono sumy opadów atmosferycznych na wybranym obszarze Azji w okresie od 10 do 16 sierpnia 2017. Wyjaśnij, dlaczego wystąpiło przedstawione powyżej zróżnicowanie wielkości sum opadów atmosferycznych między północno-wschodnimi Indiami a Tybetem. Uwzględnij jeden czynnik meteorologiczny i jeden czynnik niemeteorologiczny. No dobra, no to tak, północno-wschodnie Indie, opad bardzo duży, Tybet to część Chin, która tu nie jest podpisana, jest to rejon konfliktu ze względu na zróżnicowanie religijne w tym rejonie, bo Chińczycy to w większości ateiści, a w Tybecie mamy buddyzm. No dobrze, tak czy siak wiemy, o który rejon chodzi. Oczywiście, że to zadanie nawiązuje do tak podstawowej rzeczy w geografii jak monsun. No i tu wspaniale widać, że ten zwiększony opad jest z powodu monsunu letniego, daty są sierpniowe, wszystko się nam zgadza. Monsun letni z oceanu na ląd przynosi gigantyczne opady.
No a dlaczego dalej w Tybecie już nie ma tych opadów? To widać pięknie na tym zdjęciu. Mam tu ukształtowanie górskie terenu, więc góry, Himalaje stanowią tu barierę górską. Popatrzcie, na tej mapie też to widać. I dokładnie tylko dotąd sięgają te wielkie opady z monsunu, a dalej powstaje tak zwany cień opadowy. No to jeszcze przypomnienie klimatogramu. Zawsze go musicie rozpoznać dla tego terenu. Klimat zwrotnikowy wilgotny. Tak to podkreślam, bo na ogół, jak słyszymy klimat zwrotnikowy, to powinniście mieć skojarzenie pustynia. I to prawda. Poza tym rejonem, gdzie właśnie jest ten wpływ monsunu, i popatrzcie, opady przez pół roku będą bardzo tutaj wysokie. Czytam ładną odpowiedź. Z monsunem letnim napływają masy wilgotnego powietrza znad oceanu i wznoszą się po stokach Himalajów. Wywołuje to powstanie opadu orograficznego na południowych stokach Himalajów. Tybet za to jest położony w cieniu opadowym Himalajów, dlatego w miesiącach letnich sumy opadów atmosferycznych są niewielkie. Przepraszam, alergia. I właśnie zadanie, o które prosiłam do konsultacji 24.2. Na wykresach przedstawiono strukturę wieku i płci ludności Łodzi w roku 90 oraz prognozę na rok 2030. Uzupełnij zdanie. Wpisz w wyznaczonym miejscu jedno z określeń podanych w nawiasie. Uzasadnij odpowiedź. Wskaźnik obciążenia demograficznego ludności Łodzi w roku 2030 będzie wyższy czy niższy niż w roku 90. Dobrze pomyślcie, zanim ja odpowiem, bo chcę, żebyście tu ze mną coś skonsultowali, jak mówiłam na początku. No i dobra, w czym ja mam tutaj wątpliwość? Obciążenie demograficzne, aż sobie z GUS-u wzięłam definicję. Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Ja rozumiem ten wskaźnik tak. Obciąża demograficznie mnie ta część społeczeństwa, która nie pracuje, bo oni nie przynoszą dochodów. Czyli według tej definicji ludzie nieprodukcyjni to są ludzie do 18 roku życia, w większości jeszcze wy, niepracujący, i osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli po 65, 60, kobiety, mężczyźni, różnie to bywa, u nas 60, 65. I teraz odpowiedź tego zadania, która bez analizy nawet piramid się narzuca, to wiemy, że się Polska starzeje i że to obciążenie demograficzne tymi emerytami, problem rent, emerytur jest w Polsce coraz większe. Więc nawet bez patrzenia na piramidy byśmy mogli powiedzieć, no to na pewno obciążenie demograficzne jest wyższe. Dlaczego? No bo jest więcej osób w wieku poprodukcyjnym, mniej osób w wieku przedprodukcyjnym i ubywa ludności też w wieku produkcyjnym, czyli że przede wszystkim przez tych tu seniorów mamy duże obciążenie demograficzne. Tylko słuchajcie, tu mi w tym poleceniu zadania zabrakło jednego słowa, bo gdyby to było, że wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi, osobami w wieku poprodukcyjnymi, to bym z Wami nie dyskutowała. Ale teraz zobaczcie, zakreślę Wam jeszcze te osoby w wieku przedprodukcyjnych, których teraz jest mało, a w latach 90. było dużo. No i teraz dlatego to jest takie dla mnie dyskusyjne, bo jak się sumuje jedną i drugą grupę i w tym roku 90 jest tam tyle dzieci, no to jakby ta grupa na tej piramidzie w wieku 90, suma tego i tego jest większa. Wiem, bo uwierzcie, ja tą każdą kreskę na kalkulatorze sumowałam. No dobra, ale jest też więcej ludzi tych w wieku produkcyjnym, więc procentowo to nie wiem, jakby to wyszło. To bym musiała sumować każdy słupek i policzyć, jaki jest udział procentowy. Nie o to im w tym zadaniu chodziło, żebym każdy słupek zliczała, więc chodziło im o stwierdzenie, że zwiększa się liczba osób w grupie poprodukcyjnej. No dobra, przepraszam, nadzieję, że Wam nie namieszałam w głowie.
Ale chciałam wytłumaczyć, że ja współczynnik obciążenia rozumiem nie tylko w stosunku do grupy poprodukcyjnej, ale że grupa przedprodukcyjna też stanowi obciążenie demograficzne według definicji GUS-u, którą przedstawiam. Tak czy siak odpowiedź brzmiała, że jest wyższy i kierujmy się tym, że dlatego, że jest więcej osób w wieku poprodukcyjnym. Kto chce coś jeszcze dopowiedzieć, to czekam na komentarze. Dziękuję.